Dawniej strażacy gasili pożary przy pomocy sikawek i skórzanych wiader. Dziś używają motopompy i zaawansowanych systemów gaśniczych. Jak zmieniła się straż na przestrzeni lat, można było zobaczyć podczas wystawy zorganizowanej w Zakrzowie Turawskim. Tutaj widzimy, jak oni się posługiwali i czym się posługiwali, jak byli wyposażeni 100 lat temu czy 80 lat temu i jak jesteśmy wyposażeni dzisiaj. Wtedy mieli pasy, toporki, jakie mieli urządzenia do gaszenia, jak to wygląda dzisiaj. Dzisiaj już nikt nie używa pasów, tylko są szelki specjalne, jakie są ubrania i tak dalej, wyposażenie strażaków. I tutaj widać, jak to się zmieniało na przestrzeni tych lat. Pierwsze urządzenie, które służyło do gaszenia na górnośląskiej wsi, była taka szczykawka, sikawka. O. Tym nasi przodkowie gasili na początku. Później następnym eksponatem, który też jest rzadko, jest skórzane wiadro, które służyło do nabierania wody, no i do gaszenia. A później, tak jak mówiłem, kolejnym etapem już była ta sikawka, która tam stoi. Jest cennik z lat 20. Polski i jest podana cena hełmu oficerskiego, hełmu strażackiego, sikawki i można sobie przeliczyć, ile to w ten czas kosztowało, a ile teraz by to kosztowało. Wystawę można było oglądać przez 2 dni. Przygotowano ją w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Każde wystawy, które przybliżają jakąś historię, część życia tej społeczności, to po to, żeby ci ludzie zobaczyli, jak to na przestrzeni lat się działo, a taki strażacki sprzęt, no to mało kto widzi go, to lepiej go widzieć tu, w tym kościele, niż przy akcji, bo wtedy to jest tylko wtedy, kiedy komuś dzieje się krzywda, tak? Historia straży pożarnych w gminie Turawa sięga połowy XVIII wieku. Szczegółowe dokumenty odnalazł lokalny historyk pan Jerzy Farys. Prawdziwa historia naszego pożarnictwa to jest rok 1891. Moje wielkie odkrycie, udało mi się odnaleźć statuty wszystkich straży pożarnych z terenu naszej gminy, a więc miejscowość i statut. Wtedy po prostu był obowiązek powołania straży pożarnych, dokładnie to się nazywało wtedy to były związki, nie nazwa straż, tylko sikawkowe. To były związki sikawkowe i te statuty są bardzo takie czytelne. Czyli jednostka, kto jest przewodniczącym tego związku sikawkowego, gdzie znajduje się sikawka, gdzie jest siedziba, jaką ludzie płacą opłaty, jaką mają sikawkę, ile jest drużyn, jak się wybiera zarząd, czyli bardzo szczegółowe, rozbudowana struktura, ale powtarzam, rok 1891 i nieraz tam jeszcze się podaje ten rok, później to nie wszędzie, 1892. I co jest ciekawe, każda nasza wieś posiadała taką strukturę łącznie z najmniejszą naszą wioską Rzędowem. Zabytkowy kościół w Zakrzowie Turawskim to wyjątkowa perełka, która wymaga odnowienia. Urząd Gminy przeznaczył w tym roku na remont dachu świątyni kwotę 30 tysięcy złotych. Zbierane są fundusze na kolejne etapy renowacji.